Od poniedziałku, podobnie jak uczniowie szkół średnich i podstawowych, studenci wrócą stacjonarnie na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. O takiej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych rektor Uniwersytetu Bogumiła Kaniewska. Wpis spotkał się z silną reakcją studentów. Można powiedzieć, że w komentarzach wybuchła prawdziwa burza. Kolejna nieprzemyślana decyzja narażająca nie tylko zdrowie studentów, ale też ich rodzin. Pomijam już fakt, ile było przypadków korony wśród wykładowców od października do grudnia, a nikt nie trafił na kwarantannę ze studentów. Zakażenia spadły, bo nikt w święta nie miał czasu się testować. To dolce vita, można wracać, iście profesorski tok myślenia. Po kim jak po kim, ale po pani rektor, z całym szacunkiem nie spodziewałam się stania na jednym piedestale z naszym nieudolnym rządem i udawania, że pandemii nie ma, a ludzie się nie zarażają, nie chorują i nie umierają. W odpowiedzi na falę negatywnych komentarzy rektor Kaniewska opublikowała obszerny wpis, w którym odnosiła się do uwag studentów. W tak trudnej i niestabilnej sytuacji, z jaką zmagamy się w tej chwili, niemożliwe jest podjęcie decyzji, która zadowoliłaby wszystkich. Jest na naszej uczelni wielu przeciwników nauczania zdalnego i formułowali oni często, także publicznie, swoje zastrzeżenia jeszcze w czasie, gdy nie było dostępu do szczepień. Ostatecznie władze uczelni mimo głosów sprzeciwu zdania nie zmieniły. Studenci wrócą 10 stycznia na zajęcia zgodne z regułami wcześniejszego rozporządzenia o działaniu uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym. Jakub Pięta, Puls Dnia.